Dzień dobry, kochani. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Mam dla Was kolejną niespodziankę. Słońce moje cudowne, wyobraźcie sobie, że to mi się przyśniło, to co teraz robię. Że te karty, które tutaj widzicie, śniło mi się, że nagrywam Wam odcinek. I jesteście na żywo. I słyszę głosy, gdzie w telefonie mi osoba mówi, ja chcę pierwszą, ja chcę drugą, ja chcę trzecią kartę. Dlatego ten odcinek powstał właśnie dlatego, bo się przyśnił. No i takie przesłanie z naszych aniołków będą właśnie. I przede wszystkim będzie więcej do wyboru. I zastanawiałam się na początku przed nagraniem, czy zrobić według znaków zodiaku, czy do wyboru. I może ten następny film, bo myślę, że zrobię następny film, a nawet jestem więcej niż pewna, chyba będzie dla znaków zodiaku. Dlatego teraz Wam rozłożę karty. Położę pewne obiekty na nie, a Wy sobie po prostu wybierzecie. Jedyne, o co Was proszę, to lajka, udostępnienia. Napiszcie w komentarzu, która grupa Was przyciągnęła, czy też obiekt. No i będziemy zaczynać. Fajny pomysł? Może jak Wam się spodoba, to możemy i częściej robić. Oczywiście dajcie znać, czy przekazy tutaj i jak z Wami rezonują. To będzie teraz wybór losowy przeze mnie położony i wybrany losowo przez Was. A postaramy się najwyżej na następny raz zrobić według znaków zodiaku. Tak? No to dobra, zaczynamy. Ja tasuję. Ponieważ to będzie bardzo krótki film, kochani, bardzo krótki, to podejrzewam, że czasóweczki nie trzeba, że każdy sobie przesunie paluszkiem do swojej grupy. Myślę, że to będzie taki spontan, taki raz, dwa. Super. Patrzyłam w książeczkę. Ale myślę, że na chwilę obecną same karty nam powiedzą, co chcą przekazać. A najwyżej zrobimy taki dłuższy odcinek i już Wam zrobię czasówkę, gdzie będę Wam czytać, co należy zrobić, czy co należy unikać, dobra? I słuchajcie. Pierwszy zestaw. Drugi zestaw. Trzeci zestaw. Czwarty zestaw. Piąty zestaw. Szósty zestaw. Siódmy zestaw. Muszę przesunąć, widzicie? Ósmy zestaw. Osiem wyszło. Osiem jest na widoku. Pięknie. To teraz na te 8 kart coś Wam położę. Coś, co może Was przykuje wzrokiem. Chyba, że macie cyfrę od 1 do 8, to sobie ją wybierzcie. Dynia. Kasztan na dwójkę. Wstążka na numer 3. Zielone piórko na numer 4. Kostki ze znakami zodiaku i z cyferkami. Numer 5. Wahadełko. Numer 6. Kapelusz wiedźmy. Numer 7. I miotła wiedźmy. Numer 8.
Mam nadzieję, że pięknie widać, a Wy znajdziecie tutaj dla siebie podpowiedź, odpowiedź. Czas start. Jedyneczki od dyni. Dyni, która raz się świeci, raz nie. Czasami ma ała. Pomocni ludzie. Musicie zwrócić się do osób. Oni Wam pomogą, bo wy sami, oczywiście, że Wy chcecie sami. Ale tutaj chodzi o Was, moi kochani. Żebyście się zwrócili o pomoc, żebyście się nie wstydzili. Oni Wam pomogą. Siła manifestacji. Użyj swoich duchowych darów i naturalnych zdolności do przyciągania pożądanego wyniku. Poczekajcie chwilkę. Pierwszy raz wylosowałam tą kartę. Pierwszy raz. Posiadacie moc. Posiadacie moc, kochani. Macie pomyśleć o sytuacji, którą chcecie naprawić, napisać, narysować ją, stworzyć kolaż. Codziennie patrzeć na ten obraz należy i nie martwić się, w jaki sposób ta siła manifestacji się spełni. Zawsze, gdy będziecie smutni, gdy będziecie mieli taki moment zwątpienia, to wtedy wierzcie, że swoją siłą afirmacji, manifestacji możecie zdziałać wiele. Dziękuję za podpowiedź. Myślę, że rewelacyjna odpowiedź. Będziecie bardzo zadowoleni. Także jedyneczki, dziękuję Wam bardzo. Ja sobie pozwolę odłożyć kartę na bok. Jeżeli wybraliście grupę drugą, tego oto kasztanka, w przeciągu roku coś dla Was ważnego wydarzy się w przeciągu roku, chyba że zadaliście pytanie wcześniej. Ziemski anioł. Jesteś posłańcem światła, który pojawił się na ziemi, aby nauczać o miłości. No nie mogę. Przepiękna karta. Wiecie, ile ja zawsze, jak losowałam sobie, chciałam tą kartę wylosować? No gratuluję Wam bardzo serdecznie, dwójeczki. Kto chciał wstążeczkę? Dla osób, które wybrały wstążeczkę, mamy romans. Czeka Was za niedługo romans. No, z obecnym albo przyszłym człowieczkiem, kto to wie. Chciej wybaczać. Poproś anioły, aby oczyściły Twój umysł i ciało z bólu z przeszłości i zamieniły go na spokój. Ale piękne. Gratuluję. No to piórka. Ja też wybrałam piórko. Ta-da-da. Podglądamy. Przebaczenie. Przebacz tej osobie. Warsztaty i seminaria. Wysłuchiwanie i wygłaszanie przemówień jest częścią Twojej duchowej ścieżki celu. Bądź otwarta na nauczanie i uczenie się. Chciałam już powiedzieć, że ze mną idealnie rezonuje. Wysłuchiwanie i wygłaszanie przemówień jest częścią Twojej duchowej ścieżki i celu. Czyli muszę do Was gadać. Muszę do Was przemawiać. Mówcie, co chcecie. Mamy być otwarci na nauczanie i mamy się uczyć. Ja się uczę każdego dnia. To nie jest to, że ja posiadłam już wiedzę czytania kart. Nie, całe życie się uczę. Całe życie. No to fajnie, cieszę się. Kosteczki. Ktoś tutaj wybrał kosteczki i Wy macie wypatrywać znaku. Może sobie zadaliście pytanie, więc wypatrujcie znaku. A dla Was? Czy poprosiłeś swoje aniołki o pomoc w tej sprawie? Twoje anioły chcą Ci pomóc w tej sprawie, jednak potrzebują Twojego pozwolenia, zanim podejmą działania w sferze wyborów Twojej wolnej woli. Jeżeli jest jakiś kłopot, poproście aniołki. Jeśli one dostaną Waszą zgodę, że chcecie, wtedy Wam pomogą. Wahadło.
kto chciał wahadło, musi medytować, bo medytacja przyniesie odpowiedź. Ale dla mnie jest to też karta, że sny Wam przyniosą odpowiedź. Karta anielska, czakra serca. Piękna, piękna. Odpowiedzi, której szukasz, jest w tej chwili w Twoim sercu. Bądź otwarty na dawanie i otrzymywanie miłości. Super, super. Kapelusiki. Kto chce mój kapelusz? To jest taka agrafka. No, taka broszka bym powiedziała nawet. Poproście inne osoby o wsparcie, o pomoc. Nie wstydźcie się. Rodzice. Boska prawda mówi, że Twoi rodzice kochają Cię wiecznie, najlepiej jak potrafią. Aniołowie pomogą Ci uleczyć wszelki ból związany z Twoją matką lub ojcem. Super. Miotełkę też wybrałam. Kto jeszcze wybrał tak jak ja miotełkę? Idealny moment. Haha, dobra. Super. Czakra splotu słonecznego mówi o tym. To bezpieczne dla Ciebie, aby być silnym i w pozytywny sposób przejąć kontrolę nad swoim życiem. Elegancko. Co do dzieła. Jeżeli podobają Wam się tego rodzaju czytania, jeżeli uważacie, że warto, że tu dostajecie odpowiedź, to dajcie znać. Jeżeli uważacie, że to czytanie pomogło w jakiejś kwestii, w jakimś problemie. Wiadomo, nie każdy ma karty, nie każdego stać kupić karty. Szczególnie, że na przykład tych nie drukują, ich nie ma i ceny czasami są różne, wiecie, i 300, i 400 zł, więc kogo na to stać, no, prawda? Pamiętajcie o lajku, komentarzu dla mnie. Kto jeszcze nie ma subskrypcji, koniecznie zostawcie. No to co? Następne czytanie na znaki zodiaku. A może Wam teraz nagram, a wrzucę Wam później. Zobaczę, ile mam czasu. Buziaki, pa, pa.